politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się z mieszkańcami małych miejscowości, prezentując swój program polityczny nazywany Alternatywą dla Polski. Marek Kuchciński uważa, że w naszym kraju potrzebne są natychmiastowe zmiany. Jako przykład podaje skandaliczną, jego zdaniem, sytuację otwartych funduszy emerytalnych. Widzi także konieczność reformy systemu podatkowego. Zmiany w Polsce potrzebne są bardzo mocne, żeby szybko, w jakimś możliwie szybkim okresie, w ciągu paru lat, żeby były one widoczne, to trzeba zmienić politykę podatkową, bardziej sprawiedliwe podatki wprowadzić. Trzeba zmienić system emerytalny bardzo znacząco. Ja mogę tylko podać jeden przykład. Z otwartych funduszy emerytalnych ci, którzy od lat 10 tam składają, będą mieli w tym roku średnio 80 zł średnio w kraju wypłacane. A pieniędzy ulokowaliśmy tam ponad 700 miliardów złotych. A to są, proszę Państwa, bo to jest koronny dowód. A to są, proszę Państwa, obowiązkowe opłaty ubezpieczeniowe, które wszyscy płacimy, przekazywane do prywatnych instytucji, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Skandal nad skandalem. To trzeba szybko zmienić. Ważnym problemem społecznym, który szczególnie nęka mieszkańców małych miejscowości, jest bezrobocie. Również w tej dziedzinie Prawo i Sprawiedliwość ma przygotowany program. Tutaj mamy cały szereg różnych propozycji, szczególnie skierowanych do takich właśnie małych miast. W ramach sprawiedliwych podatków również myślimy o tym, żeby wprowadzić zmiany ułatwiające czy zachęcające przedsiębiorcom tworzenia nowych miejsc pracy. Na przykład odpisy inwestycyjne, koszty inwestycji tworzenia każdego miejsca pracy, żeby te koszty były odpisane z inwestycji. Wprowadzenia różnych ulg i preferencyjnych kredytów, szczególnie dla ludzi młodych. Zachęt poprzez obniżenie opłat, kosztów podatkowych przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy zatrudniają ludzi młodych. Zakładania rodzin w polityce mieszkaniowej. Szereg różnych propozycji mamy, o których mówimy, żeby w ten sposób przekonać ludzi, że nie ma potrzeby wyjeżdżać za granicę lub do dużych miast, do Warszawy, gdzie tam jest 3% bezrobocia, czy do Wrocławia. Warto tutaj, tylko musimy wspólnie razem działać, no i trzeba zmienić władzę. Wicemarszałek zdaje sobie sprawę, że na Dolnym Śląsku jego partia nie ma dużego poparcia. Wie także, co należy zrobić, by osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością odgrywały znaczniejszą rolę w życiu politycznym. Wielkiego wysiłku potrzeba. Ja mogę tylko zachęcić wszystkich telewidzów do angażowania się w życie publiczne. Bez względu na to, jakich jesteśmy preferencji, kogo popieramy, ale w wyborach samorządowych, jeżeli tylko 40% ludzi chodzi do wyborów, no to 60% nie chodzi. Ci, którzy nie chodzą, godzą się na to, żeby te wybrane władze decydowały o polityce podatkowej, o remoncie ulic, o szkołach, o służbie zdrowia, bez ich udziału. To jest nielogiczne. Tutaj trzeba brać udział w wyborach i trzeba słuchać dokładnie tego, o czym mówił. Nie tylko pięknie pokazujących się w telewizji za duże pieniądze robiących kampanię, ale także wysłuchać racjonalnych recept. My chcemy jeździć właściwie nie tylko od gminy do gminy, od miasta do miasta, czy od większych miejscowości. My chcemy dotrzeć właściwie do każdej, nawet małej miejscowości, żeby opowiadać o naszym programie i udowadniać, że jest alternatywa dla tego rządu. To jest Prawo i Sprawiedliwość.